Szczęść Boże, Piotr Krupa, zapraszam na informacje dnia. Za nieco ponad godzinę zapadnie wyrok w sprawie byłego szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego Mariusza Kamińskiego oraz jego trzech podwładnych. Prokuratura oskarża ich o rzekome nadużycia przy prowadzeniu przez CBA sprawy afery gruntowej. Obrona wnosi o uniewinnienie. Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia wyda wyrok wobec Mariusza Kamińskiego, Macieja Wąsika, Grzegorza Postka i Krzysztofa Brendela. Proces dotyczy tzw. afery gruntowej. Prokuratura zarzuca podejrzanym przekroczenie uprawnień, nielegalne działanie operacyjne CBA oraz podrabianie dokumentów i wyłudzanie poświadczenia nieprawdy. Oskarżeni nie przyznają się do winy. Jak mówi Maciej Wąsik, były wiceszef CBA, wszystkie działania Centralnego Biura Antykorupcyjnego były legalne i prawidłowe. Oskarżeni jako cel najwyższy stawiali dobro publiczne i ma nadzieję, że sąd podzieli ich zdanie. Jeszcze w czerwcu 2012 roku sąd umorzył proces, a następnie na wniosek prokuratury Sąd Okręgowy uchylił umorzenie. Opozycja nie ma wątpliwości, że proces ma jedynie wymiar polityczny. Sprawa wybuchła latem 2007 roku. Dotyczyła dwóch biznesmenów, którzy mieli być w stanie odrolnić każdą działkę w Polsce. By zweryfikować działanie biznesmenów, Centralne Biuro Antykorupcyjne podjęło się prowokacji. Biznesmenom zaproponowano łapówkę w zamian za pomoc w odrolnieniu jednej z działek. W toku dalszych działań zatrzymano dwie osoby, które następnie sąd skazał za domaganie się łapówki w zamian za pomoc w odrolnieniu gruntu. Dziś w samo południe sąd partyjny Sojuszu Lewicy Demokratycznej zdecyduje o dalszej przyszłości zawieszonego Grzegorza Napieralskiego. Zdaniem polityka zarząd krajowy ugrupowania działa bezprawnie. Napieralski chce walczyć o swoje prawa w sądzie powszechnym. Grzegorz Napieralski po sromotnej porażce Sojuszu Lewicy Demokratycznej w wyborach samorządowych bardzo mocno krytykował działania szefostwa partii i nawoływał do poważnych zmian na lewicy. Negatywnie oceniał lidera SLD Leszka Millera oraz poparcie w wyborach prezydenckich Magdaleny Ogórek. Zarząd krajowy SLD uznał te wypowiedzi za działanie na szkodę ugrupowania i zawiesił Napieralskiego w prawach członka partii. Dziś o jego przyszłości zdecyduje sąd partyjny. Napieralski twierdzi, że uchwała zarządu SLD w jego sprawie została podjęta niezgodnie ze statusem partii. Chce, aby zbadał to sąd powszechny. Ja mam prawo się z tym nie zgadzać. Ja mam prawo mieć wątpliwości i te wątpliwości składam. Tak samo jak mam wątpliwości do działania Leszka Millera i moich kolegów, którzy w czasie kampanii wyborczej dokonują bardzo dziwnych rzeczy, również mojego zawieszenia, to szkodzi partii. Tak? Ja nie uczyniłem nic złego, lojalnie 20 lat służyłem mojej partii. Konflikt wewnątrz SLD na pewno zaszkodzi kandydatce na prezydenta Magdalenie Ogórek, która nie chce jednak komentować sprawy. Jestem kandydatką niezależną, kandydatką na prezydenta wszystkich Polaków i nie komentuję żadnych spraw wewnętrznych żadnej z partii. Oficjalnie mówi się o tym, że Grzegorz Napieralski wraz z byłymi członkami twojego ruchu planuje w Sejmie założyć koło poselskie, które miałoby być fundamentem nowej formacji na lewicy. Pomysł mają wspierać Włodzimierz Cimoszewicz oraz były prezydent Aleksander Kwaśniewski. Brzegi pod Krakowem to tam odbędzie się główne spotkanie z Ojcem Świętym w czasie Światowych Dni Młodzieży w 2016 roku w Krakowie. Drugim ważnym miejscem będą krakowskie Błonia. Wczoraj młodzi obchodzili Światowe Dni Młodzieży na poziomie diecezjalnym. Ogłoszenie przez Ojca Świętego Franciszka w Rio de Janeiro kolejnego gospodarza Światowych Dni Młodzieży wzbudziło wielką radość Polaków. Dziś oficjalnie poznaliśmy miejsce, w którym odbędzie się główne spotkanie Ojca Świętego z młodymi. To brzegi leżące na granicy Krakowa i Wieliczki. Tam odbędzie się nocne czuwanie i msza święta rozesłania. Miejsce to zostało nazwane przez Ojca Świętego Franciszka Polem Miłosierdzia. Stamtąd Ojciec Święty roześle młodzież na cały świat, aby głosili Boże Miłosierdzie i głosili miłość miłosierną w całym świecie. Mieszkańcy brzegów bardzo się cieszą, że będą gościć Ojca Świętego i miliony młodych ludzi z całego świata. Nigdy w najśmielszych oczekiwaniach nie myślał, że taki zaszczyt dostąpi naszą miejscowość. Ogromna radość,
Bardzo się wszyscy cieszymy. Brzegi będą mieć bardzo dobre połączenia drogowe i kolejowe. Na miejscu trwają już pierwsze przygotowania, mówi sołtys Brzegów Małgorzata Krasoń. Chcemy mieć szybkie połączenie Brzegi Łagiewniki, Brzegi Kraków. Tutaj pielęgnujemy teraz właśnie te łąki, te 214 hektarów, po prostu kosimy, wycinamy chaszcze, pielęgnujemy rowy. Drugim ważnym miejscem Światowych Dni Młodzieży w Krakowie będą Błonie, na których odbywały się w przeszłości spotkania ze świętym Janem Pawłem II oraz papieżem Benedyktem XVI. Tam będzie msza święta na rozpoczęcie i przyjęcie młodzieży z całego świata. Na Błoniach tych spotkamy się drugi raz we czwartek, by przywitać Ojca Świętego. To będzie pierwsze spotkanie z Ojcem Świętym na Błoniach. Wrócimy tu następnego dnia, w piątek, na Drogę Krzyżową. W programie Światowych Dni Młodzieży zaplanowane są także katechezy głoszone przez księży biskupów z całego świata oraz Festiwal Młodych i związane z nim wydarzenia artystyczne. Będą one odbywać się na terenie całego Krakowa. Głównym miejscem spowiedzi będzie Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach oraz Centrum Jana Pawła II. Tu muszą zaczerpnąć ten ogień Bożego Miłosierdzia i wziąć tę iskrę stąd i rozpalić nią cały świat. Polska młodzież już od dawna przygotowuje się do tego wielkiego wydarzenia. Z jednej strony duchowo modlę się za Światowe Dni Młodzieży. Z drugiej strony jestem wolontariuszem, działam w sekcji tłumaczeń, a także pomagam Rosjanom w promowaniu Światowych Dni Młodzieży. W tym roku obchodzona jest 30. rocznica ustanowienia Światowych Dni Młodzieży przez świętego Jana Pawła II. Zgodnie z tradycją w Niedzielę Palmową odbywają się one na poziomie diecezjalnym. Wczoraj we wszystkich diecezjach w Polsce młodzi ludzie świętowali to wydarzenie i deklarowali swoją gotowość do przyjęcia swoich przyjaciół z całego świata. My młodzi chcemy tę drogę przebyć razem z naszym pasterzem. Już teraz serdecznie zapraszamy na spotkanie młodych archidiecezji lubelskiej do Garbowa, które będzie kolejnym etapem przygotowań do Światowych Dni Młodzieży 2016. Główne wydarzenie Światowych Dni Młodzieży w Krakowie poprzedzi czas spędzony przez młodych ludzi w diecezjach. W ten sposób poznają oni lokalne polskie wspólnoty. Niech każdy z was przyprowadzi tu za rok 10 swoich koleżanek i kolegów, abyśmy pokazali tym, którzy do nas przyjadą, że jesteśmy z Chrystusem, że jesteśmy z papieżem, że w ojczyźnie Jana Pawła II młodzi chcą chodzić tymi drogami, które wskazywał. Do przyjazdu do Polski wczoraj zachęcał młodych z całego świata ojciec święty Franciszek. Drodzy młodzi, zachęcam was do kontynuowania waszej drogi zarówno w diecezjach, jak i w pielgrzymce poprzez kontynenty, która zaprowadzi was w przyszłym roku do Krakowa, ojczyzny świętego Jana Pawła II, twórcy Światowych Dni Młodzieży. Temat tego wielkiego spotkania: błogosławieni miłosierni, albowiem miłosierdzia dostąpią. Dobrze współbrzmi z rokiem świętym miłosierdzia. Pozwólcie się napełnić czułością Ojca, aby ją szerzyć wokół was. Specjalna ekipa kolejny dzień poszukiwała w Alpach zawartości drugiej czarnej skrzynki pochodzącej z samolotu, który przed kilkoma dniami roztrzaskał się w katastrofie lotniczej. Druga czarna skrzynka zawiera dane lotu, które są potrzebne, aby wykluczyć problemy mechaniczne. W prowadzonych poszukiwaniach czarnej skrzynki istotny jest czas, ponieważ w górach panują trudne warunki atmosferyczne, które mogą wpłynąć na jakość nagrania. Stąd tak wielka determinacja służb wyznaczonych do poszukiwań. Do pełnej analizy wydarzeń potrzebne są nagrania parametrów pracy samolotu i jego stanu technicznego. Na razie jednak znamy tylko informacje zawarte w pierwszej czarnej skrzynce, czyli wyłącznie te z kokpitu. Na nagraniu słychać głos kapitana, który woła: na Boga, otwórz drzwi, oraz głośne metaliczne uderzenia, jakby ktoś usiłował wyłamać drzwi do kokpitu. 90 sekund później włącza się sygnał pull up. Samolot jest w tym momencie około 5 km nad ziemią.
Ostatnim dźwiękiem utrwalonym na taśmie rejestratora są krzyki pasażerów. W miniony weekend w pobliskim kościele, niedaleko miejsca katastrofy, odbyła się msza święta dla uczczenia pamięci ofiar katastrofy. Gdy usłyszałam w radiu, że rozbił się samolot, byłam w szoku. Musiałam zjechać na pobocze i uspokoić się, bo w tym samym momencie miałam troje z moich czworga dzieci w niemieckim samolocie. Befanden sich drei von meinen vier Kindern. Jesteśmy tu na znak solidarności z tymi, którzy cierpią z powodu okropnej katastrofy w naszych górach, które zwykle są miejscem wypoczynku. Jestem tu dziś ze względu na uczucia rodzin ofiar. Rodzina kapitana, który gorączkowo próbował uzyskać dostęp do kokpitu, odwiedziła pomnik ofiar katastrofy feralnego lotu samolotu Airbus A320. Udała się na miejsce, gdzie znajduje się kamień z napisem w języku francuskim, niemieckim i hiszpańskim, upamiętniający ofiary katastrofy. Na miejscu tragedii była też rodzina Japończyka, który również zginął w katastrofie. To, co zapamiętam, to wiele łez wylanych przez rodzinę. Żona pana Sato wciąż nie może uwierzyć, że jej mąż zginął. Podróżował w związku z pracą i biznesem. Krewni pana Sato wyrazili zgodę, aby oddać próbki DNA, aby przyspieszyć proces identyfikacji. Prokuratorzy uważają, że w postępowaniu drugiego pilota, który prawdopodobnie świadomie spowodował katastrofę lotniczą, nie można dopatrywać się motywów politycznych czy religijnych. Co więcej, region, w którym nastąpiła katastrofa, Lubitz znał bardzo dobrze, gdyż wcześniej bywał tam i latał szybowcem. Jeden z francuskich dzienników napisał, że Alpy były jego pasją i miał na ich punkcie obsesję. To wszystko teraz na kolejne informacje dnia. Zapraszam o 12:00. Do zobaczenia. Z Panem Bogiem. Szczęść Boże, Wioleta Czarnomska. Czas na prognozę pogody. Zapraszam. Dziś prawie w całym kraju będzie pochmurno i deszczowo, jednak niewykluczone, że miejscami zacznie się przejaśniać. Dodatkowo dokuczać nam będzie dość silny południowo-zachodni i zachodni wiatr. Mimo niesprzyjającej aury na termometrach dość wysokie wartości, od 6-8 stopni na północy w centrum oraz na zachodzie, do 9-10 stopni na południu. Ciśnienie spada, na barometrach 991 hektopaskali. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na wędrówkę po poszczególnych regionach naszego kraju.